Pierwsze dwa dni bieżącego tygodnia to gorący czas składania przez przedsiębiorców wniosków o wsparcie kapitału obrotowego. To druga edycja konkursu organizowanego przez Podlaski Urząd Marszałkowski. Wsparcie adresowane jest do mikro i małych przedsiębiorców oraz samozatrudnionych. W puli znalazło się 25 milionów złotych. Warunkiem uzyskania bezzwrotnej jednorazowej dotacji jest pogorszenie sytuacji firmy związane z COVID-19, polegające na spadku obrotów o co najmniej 40%. O skali potrzeb przedsiębiorców działających w województwie podlaskim świadczy ogromne zainteresowanie tym wsparciem. W ciągu dwóch dni Urząd Marszałkowski otrzymał ponad 2000 wniosków na łączną wartość dwuipółkrotnie przekraczającą dostępny budżet konkursu. Tym razem złożone wnioski nie będą uszeregowane w kolejności zgłoszeń. Podstawowym kryterium dla prawidłowo złożonych dokumentów będzie wysokość spadku obrotów. Im bardziej dotkliwy spadek, tym większa szansa na zdobycie środków. Jak zapowiada Urząd Marszałkowski, jeszcze w tym tygodniu lista wniosków zakwalifikowanych do oceny zostanie opublikowana na stronie projektu, po czym ci, którzy się na niej znajdą, będą mieli 3 dni na dostarczenie wersji papierowej swych aplikacji do instytucji zarządzającej środkami. Nie ulega wątpliwości, że 25-milionowy budżet konkursu nie zaspokoi potrzeb wszystkich aplikujących. Marszałek Artur Kosicki daje jednak iskierkę nadziei. Będę zabiegał o to, aby pula na pomoc firmom w dobie pandemii została zwiększona, tak by jak najwięcej przedsiębiorstw z województwa podlaskiego mogło otrzymać dotację, zakomunikował na Twitterze.